Wstęp filmu o ukrytych poziomach w grach idealnie pasowałby i do tego materiału, ale jako że nie mogę go tak po prostu tutaj wkleić, no to go zmodyfikuję. Jedni zbierają znaczki, inni szkolą się w pluciu na odległość, a jeszcze inni wydają bajońskie sumy na rzadkie kartridże czy przedmioty związane z gamingową kulturą lat 90. i wcześniej. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Mogę się tylko domyślać. Opcji jest kilka. Mają aż nadto pieniędzy i nie wiedzą, co z nimi zrobić. Kupują je, by uczcić tamte czasy w jakiś sposób, czyli z nostalgii. Jest jeszcze trzecia opcja, która teraz wpadła mi do głowy. Ten biznes to jedna wielka pralnia pieniędzy. Dla swojego bezpieczeństwa powiem, że to ostatnie jest najmniej prawdopodobne, a teraz rzućcie okiem na najdroższe gry. Zakładając, że grono kolekcjonerów jest hierarchiczne, gdzie najniższy stopień to kartridżowy bezdomny, a najwyższy to kartridżowy baron, ci, których najdroższym obiektem w kolekcji jest Myriad 6-in-1, to kartridżowi kloszardzi. Przynajmniej w porównaniu z tym, co zobaczycie w dalszej części materiału. W najlepszym przypadku ten egzemplarz dostaniecie za około $700, w najgorszym za 2000. Dlaczego gra jest tak droga? Nie dlatego, że jest super fajna i grywalna, nie dlatego, że jej obudowa została zrobiona ze srebra, ale dlatego, że jest po prostu rzadka. Kartridż, jak sama nazwa wskazuje, dawał graczowi możliwość pogrania w klony popularnych tytułów, a wówczas nie był to czynnik, który przyciągałby do siebie tłumy spragnionych rozrywki dzieciaków. To też szybko wycofano kartridż ze sprzedaży i w efekcie posiadaczy egzemplarza w tym momencie jest naprawdę niewielu, więc Myriad 6-in-1 stało się obiektem kolekcjonerskim. Ci, których kolekcjonerską wisienką na torcie jest Air Ride, kwalifikują się do tej samej grupy, co w przypadku Myriad 6-in-1. Egzemplarz Air Ride dostaniecie w cenie od 1000 do 3000 dolarów. Ale trzeba przyznać, że kartridż piekielnie wzbudza ciekawość. Gdyby w kultowym horrorze The Ring nie umieszczono zarażonej klątwą kasety wideo, pewnie film opierałby się na enigmatycznym kartridżu Air Ride. Podobno jest to jedyna gra wyprodukowana przez firmę Menavision, a Air Ride to nie jest właściwie nawet jej prawdziwy tytuł, bo na obudowie zabrakło napisu z tytułem. Ten, który przed chwilą wypowiedziałem, został nadany przez graczy ze względu na gameplay, którego motywem było atakowane przez helikoptery i bombowce miasto. Kolejnym unikalnym elementem był sam wygląd obudowy. Została ona wyposażona w rączkę o kształcie T, co było raczej niespotykane na rynku północnoamerykańskim. Natomiast podobne obudowy można było spotkać w Brazylii. Obecnie istnieje prawdopodobnie tylko 12 kopii Air Ride. Legendą można zostać, jeżeli osiągnie się coś wybitnego. Można być legendarnie dobrym albo legendarnie złym. Star Wars Ewok Adventure byłoby legendarnie złą grą, gdyby nie sprzedała się w żadnym egzemplarzu, mimo reklamy w katalogu Parker Brothers w 1983 roku, czyli katalogu firmy, która stworzyła m.in. Monopoly. Na szczęście hańby udało się Star Wars Ewok Adventure uniknąć, bo w trakcie przygotowań do wydania gry w dziale marketingowym Parker Brothers stwierdzono, że tytuł nie nadaje się do publikacji, bo jest zbyt trudny. W efekcie Larry Geldberg, czyli twórca Ewok Adventure, jedyne co mógł zrobić, to albo potraktować prototypowy egzemplarz jako przycisk do papieru, albo podarować go komuś. Padło na syna jego przyjaciela, który później sprzedał grę za niecałe $1700. Prezentów się nie sprzedaje, tak tylko mówię. Wiele kolekcjonerskich tytułów to pozycje na konsolę Neo Geo z 1990 roku produkowaną przez SNK. Możecie jej nie kojarzyć, bo cieszyła się mniejszą popularnością od konsol Nintendo, głównie za sprawą swojej wysokiej ceny, około $650 oraz piekielnie drogich gier, od $200 wzwyż. Metal Slug było jedną z najpopularniejszych pozycji na konsolę Neo Geo i mimo stosunkowo niezłej sprzedaży, kartridży z grą nie wyprodukowano wiele ze względu na to, że sama konsola była dość niszowa. Wkrótce pojawiły się także porty na inne konsole, przez co tytuł cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem. Mimo wszystko egzemplarze w oryginalnym formacie przeznaczone na konsolę Neo Geo są ciężkie do zdobycia i wcale nie takie tanie. Dostaniecie je za kwotę od około 2 do 3 tysięcy dolarów. Karate. O czym może być gra z tytułem Karate?
podejrzewam, że o karate. Gra przeznaczona była na Atari 2600 i określona jest mianem jednej z najgorszych gier w historii. Oryginalnym wydawcą karate było Ultra Vision, ale łatwiej dostępna wersja wydana została przez Frogo. Ze względu na trudną dostępność pierwotnych wersji, taki kartridż może kosztować nawet $4000. Za kwotę wahającą się od 3,5 tysiąca do 6 tysięcy dolarów kupicie ówczesny zwiastun bankructwa firmy SNK, czyli King of Fighters 2000. Jest to siódma odsłona tej serii. Jak możecie się domyślać, gra to typowe mordobicie dostępne na konsole Neo Geo, Dreamcasta oraz PlayStation 2. Nie wiąże się z nią raczej żadna bardziej mroczna czy skomplikowana historia, a jej cena spowodowana jest, jak zwykle zresztą, dostępnością. Niezbyt łatwo ją dorwać, bo wyprodukowanych zostało tylko 100 sztuk. Nintendo swego czasu było naprawdę znane z organizowania gamingowych turniejów, a w 1990 roku, żeby wyłonić najlepszego gracza na świecie, w 30 miastach Ameryki odbyły się Mistrzostwa Świata Nintendo. Biorący udział musieli osiągnąć jak najlepsze wyniki w Super Mario Bros., Ret Racerze i Tetrisie w ciągu 6 minut. Wyprodukowano tylko 90 kartridży, które były swego rodzaju uczestnikami turniejowych zmagań. Po 3 przypadały na jedno miasto. Ten z Mario, z Ret Racerem i Tetrisem. Za jeden taki zapłacicie od 4 do około 8 tysięcy dolarów. Ale istnieją także o wiele droższe, złote wersje, które wysłano tym, którzy przeszli dalej w mistrzostwach. Istnieje ich tylko 26, a każdy z nich warty jest od 15 do 21 tysięcy dolarów. W tym samym roku Nintendo zorganizowało także turniej na college'owych kampusach opierający się na podobnych zasadach co Mistrzostwa Świata. 6 minut i 3 tytuły. Super Mario Bros. 3, Pinbot i Dr. Mario. Po turnieju wszelkie kopie, których użyto w rywalizacji, zostały zniszczone. Oprócz jednej, którą zachował pracownik Nintendo. Po latach w 2006 roku została sprzedana na wystawie garażowej. Posiadaczem stał się Rob Walter, który wydając $1000 zdobył wiele perełek, obecnie piekielnie drogich. Rob wyszukiwał i kupował rzadkie egzemplarze, po czym sprzedawał je o wiele drożej, dzięki czemu udało mu się zarobić około 50 tysięcy dolarów. Nintendo Campus Challenge ze studenckiego turnieju sprzedał za 14 tysięcy dolarów. Kolejny posiadacz rozstał się z egzemplarzem za 20 tysięcy dolarów. Nie musicie kochać piłki nożnej, żeby zapłacić około 10 tysięcy dolarów za Ultimate 11, znane również jako Super Sidekick 4. Wystarczy, że jesteście kolekcjonerami, a Ultimate 11 została wyprodukowana w ekstremalnie niskim nakładzie, mimo że jest to ostatnia odsłona serii na Neo Geo. Szacuje się, że obecnie istnieje tylko 10 sztuk. A jeżeli macie około 13 tysięcy dolarów plus pobijecie innych poszukiwaczy piekielnie rzadkich egzemplarzy na Neo Geo Kizuna Encounter z 1996 roku, to być może gra będzie wasza. Kizuna Encounter jest typowym mordobiciem zbliżonym zasadami do Street Fightera czy Mortal Kombat i jego japońską wersję dostaniecie za $50. No ale wersja europejska została wydana w małym nakładzie. A, no i była jeszcze przecież inaczej pakowana. A za to przecież już warto zapłacić 13 tysięcy dolarów, prawda? W 2009 roku Kizuna Encounter w pakiecie z Ultimate 11 stała się obiektem transakcji dwóch użytkowników w forum neogeo.com. Paczka dwóch gier została sprzedana za około 55 tysięcy dolarów. Gdybyście dostali Birthday Manię 20 lat temu na urodziny, rzucilibyście ją zapewne do tego samego pudła, co ręcznie dziergane skarpety od babci. Nie zrobiłoby to na was wrażenia. Birthday Mania to gra na Atari 2600, która dostępna była tylko na zamówienie, ze spersonalizowaną okładką. Oczywiście zainteresowania wielkiego nie było, dlatego powstało niewiele kopii. Obecnie istnieje prawdopodobnie tylko kilka egzemplarzy, a wartość jednego waha się od około 15 tysięcy do 35 tysięcy dolarów. Jeżeli 35 tysięcy dolarów uważacie za zbyt wygórowaną kwotę, nawet za mega rzadki egzemplarz gry robionej na zamówienie, to co powiecie o Gamma Attack? Również na Atari, którego cena sięga 50 tysięcy dolarów. Gra została zaprojektowana przez Roberta L. Eskena Jr. i jak możecie się spodziewać, wyszła w tylko kilku sztukach. Wkrótce Robert wystawił na aukcję 100 kolejnych kopii na eBayu, ale nie mają one takiej wartości jak oryginalny egzemplarz.
Także Gamma Attack to czarny koń nawet dla kartridżowych baronów. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Jeżeli poszukujecie jakiegoś ciekawego zajęcia, to radziłbym sobie odpuścić kolekcjonerstwo, chyba że jesteście milionerami, wtedy jak najbardziej polecam. A na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy przychodzą wam do głowy jeszcze inne rzadkie gry, czy wszelkie kolekcjonerskie przedmioty warte fortunę. Kupno mini stało się już chyba zbyt mało wiarygodne, a ja muszę przecież wyprać, pranie, nieważne, cześć.